Dzień dobry kochani, witam się z Wami teraz tradycyjnie przy choince. Trzeba korzystać póki jest, bo w miarę szybko się ją rozbiera. Staś mi śpi, Ignaś ogląda bajeczkę i chodzi sobie po domu. Ja troszeczkę ogarniam, ponieważ jest poniedziałek, więc wiadomo, w niedzielę nigdy nic się nie chce. Mieliśmy też gości, więc zabieram się za ogarnianie i czekamy, może przyjdzie też pani położna, no bo nie może być od poniedziałku do piątku, tak jak Wam wspominam, nie wiadomo kiedy. Więc ja ogarniam i za chwileczkę będziemy otwierać kalendarze adwentowe. Okej, kochani, czas na otwieranie kalendarzy adwentowych. A inne już tam bombki, aż się kręcą. Więc dobra, zaczynamy od którego? Może dzisiaj zaczniemy od tego z kosmetykami i słodyczami pomieszanego. Okej, przyjątaj do stołu, więc otwieramy numer 18. Co my tu mamy? Nie mam pojęcia. Kochani, to są chyba woski, tak mi się wydaje. Woski do kominka. O, myślę... Tak, to są woski do kominka, ale jeszcze otworzę, żebym była pewna. Wiecie, że ja woski uwielbiam. Muszę to rozsznurować. Uwielbiam woski, zwłaszcza jak pięknie pachną. O, wyglądają one tak, czekajcie. Tak, to są woski chyba o zapachu żurawiny. Tak. Ignaś, co ty normalnie dzisiaj robisz? Co ty wyprawiasz dzisiaj, co? Normalnie łamaga. Tutaj prawie się uderzył o róg, bo przecież stracił równowagę. Więc dostałam woski oraz Chupa Chupsa o smaku Coca-Coli. Nie no, nie wytrzymam cię. Jeden z moich ulubionych. Jeszcze nie, Coca-Colę najbardziej chyba lubię. Co, kochanie? Zaraz otworzę ci czekoladkę, poczekaj. Więc tak, ale pachną te woski niesamowicie. Mam nadzieję, że w kominku też je będzie pięknie czuć. Dobrze, i teraz kalendarze z czekoladkami, bo już Ignaś mi marudzi, więc pierwsze idzie na jego, na pierwszy ogień. Już mama szuka ci, dobrze? No dzisiaj nie w humorku. No ja też jestem taka niewyspana, ale to zaraz wam powiem. Gdzie jest 18? Otwieramy. O. Bałwanek, proszę, Ignaś. Patrzył, proszę. Okej. Tutaj mamy 18. Takie szukanie to ja lubię, jak od razu się odcięłam bez orzechów. Ale dobrze, co innego, bo już kilka dni było z orzeszkami, więc teraz można. I tutaj mamy nadzieję, że Dawid mnie znów nie zjadł. Jest tutaj zamknięte, więc nie zjadł. I mamy szyszunię. Jaka fajna. Zobaczcie. Szyszka. Dobra. Ja chyba dzisiaj zrobię sobie odmiennie, albo nie wiem. Właśnie tak myślę, czy zrobić sobie herbatkę, bo kupiłam naprawdę taką herbatkę. Rewelacja, zaraz wam pokażę. Albo kawę, żeby się przebudzić, bo dzisiaj miałam taką troszeczkę gorszą noc. No nie jakąś tragiczną, ale trochę gorszą. I jeszcze wam muszę powiedzieć, że ja dzisiaj jestem pierwszy dzień z chłopakami sama, więc zobaczymy, jak sobie poradzę. Obserwujcie mnie, będę z wami szczera tak naprawdę, jak się czuję, żebyście wiedziały. Jeżeli ktoś czeka, właśnie oczekuje na dzidziusia takiego małego, no to dam wam znać, jak jest teraz, gdy mojej mamy nie ma i jak ja sama sobie daję radę z dwójką, czy wszystko ogarniam, czy o wszystkim pamiętam, bo wiecie, jak to jest. Jednym się zajmie, tutaj zaraz drugim, przecież też trzeba zmienić pieluchę. Tutaj tego nakarmić, zaraz tego też, więc będę wam opowiadać i będę z wami na bieżąco. Dobrze, ja póki mam czas, to siadam przy komputerze, chociaż widzę, że Staś tam się przebudza. Ignaś tutaj się bawi na swoim traktorku, a ja szybko spróbuję zedytować tego vloga, żeby go za chwileczkę wstawić po prostu na kanał. Dobrze, kochani, my czekamy na panią położną. Ma właśnie przyjść, bo nas dzwoniła, tak? Że dzisiaj będzie, nie, czy za godzinkę, czy za dwie. Ale czekamy, Ignaś sobie śpi na spokojnie, co nie? A my oglądamy teraz vlogmasy i odpisujemy na komentarze, bo właśnie nasz vlog ze spotkania roku, tak nazwałam ten filmik, trafił na kanał, więc jeżeli ktoś jeszcze nie widział, to zapraszam serdecznie. Okej, wstał Ignaś, chwileczkę miał chimerki, jak on wstanie. Teraz ogląda sobie coś na TVP ABC. Tutaj Stasiu troszeczkę marudzi, więc go trzymam na ręcach. No, więc jest ciekawie. Nadal czekamy na położną. No, zobaczymy, kiedy przyjedzie. Ignaś? Halo? Halo?
Pomachaj tutaj, szybko do kamery. Pomachaj, pa, pa, pa zrób. No, mnie teraz trzyma Stasia, musisz chwileczkę poczekać, skarbeńku. Kochani, przyszły do mnie dwie paczuszki, dobrze, że wylukałam listonosza, o widzicie. Staś cały czas płacze, ale ja już nie ogarniam, jak jeden tutaj marudzi, drugi płacze, musi się trochę przyzwyczaić, że leży w łóżeczku, musi chwileczkę popłakać. Więc są dwie paczki, za chwileczkę będziemy otwierać, myślę, że jak już położna pójdzie do domu. Dobrze, kochani, Stasia uśpiłam, więc na razie śpi. Ignaś tutaj siedzi na chwilę w końcu, mam nadzieję, że uda mi się otworzyć, więc zaczynamy otwierać tej list, paczuszkę od Zuzi. Kochana, serdecznie, serdecznie Ci dziękujemy. Ignaś wszystkiego tego nie zje, bo domyślam się, że to jest dla Ignasia, więc podzielimy się wszyscy, ja, Dawid i Ignaś, tak? Bo Staś jeszcze za mały, więc podzielimy się, dziękujemy. Ignaś dostanie jajko, a my po prostu zjemy czekoladki, więc dzięki i już otwieram kartkę i Wam pokazuję. Kochana, bardzo, bardzo serdecznie dziękuję Ci za karteczkę i za te słodkości. Kartka jest prześliczna. Środka oczywiście tak standardowo nie będę po prostu pokazywać, bo to są życzenia dla mnie osobiste, więc jeszcze raz Ci dziękuję i kartka trafia również na lodóweczkę, gdzie mam wszystkie, albo tutaj na komodzie. Jeszcze, wiecie co, jeszcze nie zrobiłam sobie miejsca na te kartki, ale zaraz coś wykombinuję, więc dziękuję, dziękuję, dziękuję. Wysyłam Ci mnóstwo buziaków. Dobrze, mamy kolejną paczkę. Zobaczcie, jaka jest ona olbrzymia. Już czuję, że Kasia przesadziłaś. Dobra, otwieram, mam nadzieję, że zdążę przed położną, bo nie mogę się doczekać, szczerze mówiąc, wiecie co? Jak coś to przerwę i dokończę. Oj tam, oj tam. Dobra, więc otwieramy. Jaka piękna w ogóle koperta i tu jest podpisane Dacolka, więc za chwileczkę sobie otworzymy, albo czekajcie, otworzę teraz, oj muszę położyć, nie wiem czy widać, ale jejku, jaka prześliczna, nie wiem czy mnie widać, podniosę to, o. Podniosę do góry, tak trochę licho, ale zobaczcie, jaka prześliczna karteczka. Super, na pewno wyląduje, tak jak mówiłam wcześniej, albo na lodówce, gdzie będę je przyczepiać na magnesy i nie widać w ogóle, bo jestem pod światłem. Albo tutaj na komodę, więc przyszłam sobie życzenia. Kochana, na pewno się ucieszy, na pewno, aż mi się teraz, wiecie co, aż mi się oczy zaszkliły. Oczywiście, że tak dla mnie wysłanie takiej kartki to naprawdę jest mega, mega miłe. Jeszcze jak dołączacie coś, to mi jest naprawdę głupio, że dołączacie głupio, a zarazem bardzo miło. Wiecie, o co mi chodzi, nie? Że... Dobra, już się nie rozgaduję, pokazuję Wam, co dostałam. Więc tak. No już tą kopertę wyciągnę. O Boże! Jejku, no teraz to się zaraz naprawdę popłaczę, zobaczcie. Julia, jakie mi piękne narysowała, moje kochane, wysyłam Ci buziaczki, kochane, jak słodziachne, no. Jej, już nie mogę doczekać, kiedy moje dzieci będą mi też robić takie laurki. No dziękuję, 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 naprawdę, aż mam, kurczę, wiecie, aż się popłakałam, jakie to słodkie. Dzięki, kochana, naprawdę, śliczny rysuneczek. Ojejku, jestem głupol, aż normalnie dostaliśmy, zobaczcie, uwielbiam je. Uwielbiam je naprawdę i będę teraz, wiecie co, będę teraz gruba przez Was, mi tyle słodyczy wysyłacie. Dostaliśmy princesę, oj tej princesy jeszcze nawet nie widziałam, klasyczne, jakie ma ładne opakowanie. I Princi Polo i też uwielbiam. Dzięki, będę się dzielić z moimi chłopakami, bo sama tego nie zjem. Tutaj jakieś żeluśki, też jakie fajne, też ich nigdy nie jadłam. Jejku, dziękuję Ci, kochana, naprawdę nie trzeba było tyle rzeczy wysyłać, wystarczyłoby kartka, naprawdę, mi jest tak miło i karmelowe, nie no, zafundowałaś mi, wiesz co, teraz będę do kawki codziennie, o Ignaś tam, i będę wcinać Twoje słodycze, mała, jejku no, o jejku, świeczuszka. Jezu, jakby mnie dobrze znacie. Jejku, naprawdę. Wącham ją od razu. Nie ma co. Nie ma co. Ach, i to jeszcze moje zapachy. Cynamon i jabłuszko. Chciałabym być jabłucho. I jabłuszko. Jejku, jak mi jest miło. Dzięki. Dzięki wielkie. Zaraz sobie odpalę. Albo nie, jak położna przyjdzie, bo nam już tak, że nie powinno się przy dziecku palić, a mi się wydaje, że normalnie. Przy Ignaciu też paliłam i co? Nic mu nie było.
I kolejne gumy Maoam o smaku coli i cytrynki. Dzięki wielkie, naprawdę, dzięki. I co ja ty... No nie, no teraz naprawdę przegięłaś. Czy ty mi, kochana, spodnie wysłałaś? Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Jakie czaderskie, zobaczcie, jak są świetnie zakończone. Ej, no nie, no po prostu oszalałaś. Zobaczcie, ale fajowe. Świetne, widzisz, Ignaś? Zobacz, co mama dostaje. Jezu, dziękuję, kochana. Ale dlaczego ty mi takie prezenty drogie sprawiłaś? Przecież wystarczyłaby naprawdę kartka. Kochani, tak sobie siedzę i pomyślałam sobie, że jak ja dostałam ostatnio takie dwie duże paczki i dostałam kilka kartek, żebyście czasami sobie nie pomyśleli, że ja od widzów oczekuję takiego czegoś. Po prostu dziewczyny same do mnie napisały z dobrej woli, że chciałyby mi coś wysłać. Tak samo Kasia, od której dzisiaj dostałam paczuszkę, która była również duża, jak sami mogliście zobaczyć, była ogromna. I ja naprawdę się tego nie spodziewałam, bo Kasia do mnie napisała, czy może mi wysłać kartkę. No to ja się zgodziłam. Podałam właśnie Kasi adres. I słuchajcie, jakie było moje zaskoczenie, jak przyszła zamiast kartki taka wielka paczka. Mówię, o co chodzi, jak mi listonosz dał? Mówię, od kogo to jest? Ja sama byłam zdziwiona, więc nie chciałabym, żeby pojawiły się takie komentarze, że ja oczekuję na przykład od widzów, że wysłają mi paczki, czy jakieś wielkie rzeczy, bo naprawdę to miała być kartka pocztowa, na którą się zgodziłam, a że Kasia chciała mi zrobić taką niespodziankę, no to ja naprawdę jestem mega, mega wdzięczna i mega, mega zaskoczona. Dobra, ja lecę, nawet nie mogę się rozgadać, bo Saj znów płacze i ja dzisiaj on taki cały dzień, więc troszeczkę dla was nagram. Ale no po prostu co chwilę, co go kładę do łóżka, znów płaczę, znów płaczę, znów płaczę, a nadal nie mamy wózka i dla mnie to jest mega, mega teraz niewygodne, bo albo muszę go trzymać na ręce, a też go nie chcę uczyć trzymania na ręce, no bo to nie może być tak. Mam jeszcze drugie dziecko, którym muszę się zająć. No ale co teraz zrobić? Nie mam wózka ani nic, więc no muszę go wziąć, bo będzie płakał i płakał. Więc dobra, się rozłączam, za chwilę do mnie przyjeżdża moja kuzynka zrobić mi paznokcie, więc może wam coś pokażę, zobaczymy. Kochana, przymierzyłam spodnie i są idealne. W ogóle nawet było ciężko w sklepie znaleźć takie idealnie dopasowane spodnie. Okej, kochani, chwilę się do was nie odzywałam. Nie pamiętam, czy mówiłam, że już była pani położna. Ważyła Stasia, ale tylko w ciuchach, bo ostatnio był ważony, więc jak przyjdzie za dwa tygodnie do mnie, bo teraz święta nie będzie jej, to za dwa tygodnie jak przyjdzie, to go zważymy już normalnie. Staś przybiera na wadze naprawdę dobrze, to jak Ignaś, oni obydwoje będą dużymi chłopakami i takimi, wiecie co, no, koksami. A przychodzę do was powiedzieć wam, jak ja sobie tutaj radzę z dwójką dzieci sama w domu, bo jak wiecie, mojej mamy już dzisiaj nie ma. Ogólnie weekendami też byłam sama, ale był na przykład Dawid, więc tak się wymienialiśmy, jak gdzieś jechałam, albo po prostu razem siedzieliśmy, no to Dawid zajął się bardziej Ignasiem, ja bardziej Stasiem, no i było dużo, dużo łatwiej. No i dzisiaj zostałam sama. Powiem wam, że najgorzej nie jest. Myślałam, że będzie gorzej, ale dzisiaj Stasiu w nocy miał też taki, no niezbyt humorek. Nie spał mi półtorej godziny w nocy. Nie wyspałam się zbytnio. Ignaś stał 6, 6.15 czy 6.20, jak Dawid wychodził do pracy, więc też ciekawie. No i tak się zaczął mój dzień. Później, o, już Staś marudzi. Staś tylko śpi mi na rękach, nie chce spać w łóżeczku, zaraz właśnie spłacz i nie chce. Jak jeden płacze, to drugi już też coś mi nie pasuje. Jak biorę czasami Stasia na ręce, to Ignaś też mnie ciągnie za rękę, żebym gdzieś z nim szła. Więc wiecie co, no Ignaś jednak jest troszeczkę zazdrosny. Jednak widać, pokazuje to troszeczkę w inny sposób. Wiadomo, no nie powie mi. Czyli pokazuje mi takim buntem bardziej, jakby przychodzi właśnie ten bunt z dwulatka. Jak to się jeszcze skomuluje, to jest na przykład, no wiecie co, no gorsze pewnie niż sam bunt dwulatka plus zazdrość. No jak słyszycie, jeden marudzi, drugi tutaj obok marudzi i lecę, biorę Stasia, żeby nie płakał, Ignasia wyjmę z kojca, bo oglądał bajeczki. No i tak, nie jest najgorzej, nie jest najgorzej, nie zrażajcie się, jeżeli ktoś jest w drugiej ciąży. No wiadomo, no po prostu potrzeba więcej troszeczkę energii, więcej czasu poświęcenia dzieciom, uwagi, no bo to już nie jest jedno dziecko, z którym się bawimy, tylko jedno trzeba czymś zająć, a drugim na przykład się zająć tym maluszkiem, więc... Jest co robić, kochani, jest co robić, ale nie jest źle. Więc dobra, ja już wstaję, biorę chłopaków, zajmuję czymś, a my widzimy się później. Okej, kochani, ja już jestem po paznokciach. Wyglądają one tak, może wam jutro pokażę, będzie lepsze światło. O. Podobnie jak każdy z nas. Tak, i robiła mi je właśnie moja kuzynka. Tutaj będziecie mieli Instagrama, więc wbijajcie jak chcecie. I tak, ja się z wami żegnam. Dziękuję wam bardzo, bardzo, bardzo za oglądanie. Buziaki. I widzimy się już jutro.